przetrwać apokalipsę. Wyobraźcie sobie, że jutro ma nastąpić koniec świata. W Ziemię uderzy asteroida. Lub też wybuchnie wojna atomowa. Co wtedy zrobicie? Będziecie biernie czekać, aż fala uderzeniowa zmiecie was z powierzchni Ziemi? Czy jednak poszukacie schronienia w jednym z tysięcy bunkrów, tuneli czy też schronów znajdujących się pod ziemią lub też wewnątrz skał? Zapraszam was do oglądania serii filmów, w których zaprezentuję wam miejsca na Ziemi, w których będzie można przeżyć globalny kataklizm. Schron przeciwatomowy pod kościołem Świętego Jana. Pod kościołem Świętego Jana, na terenie Sztokholmu, znajduje się przeciwatomowy bunkier z czasów zimnej wojny, wykorzystywany obecnie jako parking samochodowy. Powierzchnia tego bunkra to 7400 m2. Plan budowy tego obiektu zatwierdzono w 1954 roku, natomiast rok później został on oddany do użytku. Był pierwszym na świecie w pełni gotowym cywilnym bunkrem przeciwatomowym, który mógł pomieścić nawet 10 tysięcy osób. W latach 50. i 60., kiedy to rząd Szwecji obawiał się ataku nuklearnego, na terenie Sztokholmu powstało kilka dużych bunkrów przeciwatomowych dla cywilów. Obiekt znajdujący się pod kościołem Świętego Jana jest drugim, po bunkrze w Górze Katarzyny, największym tego typu schronem na terenie Sztokholmu. Tunel główny bunkra ma 170 metrów długości i ponad 15 metrów szerokości. Bunkier został oddany do użytku w listopadzie 1955 roku i mógł on służyć zarówno jako schron cywilny, jak i parking dla ponad 100 samochodów. Była to pierwsza tego typu konstrukcja nie tylko w Szwecji, ale i na całym świecie. Dostępu do schronu bronią pancerne drzwi o grubości 35 cm. W czasie pokoju obiekt służy jako parking i może pomieścić obecnie 165 pojazdów. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych filmów z serii Przetrwać apokalipsę.